Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Chcę się odnieść do tego, co powiedziałaś o tym poczuciu takiej ulgi i przyzwolenia do tego, żeby być sobą. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że w Human Design i myślę, że też w wielu tych mądrych systemach mówiących, uczących nas o człowieku, w kosmogramie na przykład, nie chodzi o to, żeby się kimś stać, nie chodzi o to, żeby być kimś, żeby ktoś nam pokazał bądź taka, tylko bardziej, żeby stać się sobą, żeby sobie dać przyzwolenie do tego, żeby być sobą, żeby się dowiedzieć może o sobie trochę więcej, zrozumieć, że nasze pewne reakcje, nasze pewne zachowania są bardzo spójne z tym, jacy jesteśmy i dać sobie przyzwolenie do tego, żeby być sobą. Więc miałam przyjemność rozmawiać już z wieloma osobami i pomagać im zrozumieć, co tam w tym grafie siedzi. I każda z tych osób, łącznie ze mną na początku, kiedy ja się dowiedziałam, co siedzi w moim grafie, każda z nas miała takie poczucie, oh, dzięki Bogu, aha, okej, no tak, to teraz ma sens. Dokładnie, to jestem ja. Więc musimy o tym pamiętać, że to nie jest jakaś metodologia, która nam pokaże teraz to, musisz robić tak i wtedy będziesz... Tak. Nie, bądź sobą. Tak naprawdę o to chodzi w Human Design. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie w kontekście Human Design, możemy wygenerować sobie samodzielnie taki graf, o którym mówiłyśmy. Na tym grafie będziemy miały wszystkie informacje, z czego te podstawowe na pewno jesteśmy w stanie chociażby po tym odcinku podcastu zrozumieć, wiedzieć, z czym to się je. Do tego potrzebujemy swoją datę i godzinę urodzenia i miejsce urodzenia. I w momencie, kiedy się pierwsza o tym dowiedziałam, mój sceptyczny umysł stwierdził, to nie może być aż tak proste, ale za chwilę w rozmowie ze znajomą okazało się, że ja używam pewnych cech mojego systemu zarządzania sobą, dokładnie spójnie z moim typem i z moją wewnętrzną nawigacją, tak to nazwijmy, tak to też nazywam w rozmowie z moją społecznością. I okazało się, że dokładnie tak jak ja to robię, jest to spójne ze mną i stwierdziłam, okej, coś w tym jest, muszę się dowiedzieć więcej. Zaczęłam grzebać, zaczęłam się uczyć, zaczęłam czytać, okazało się, że jest to absolutnie niesamowita rzecz i znowu, nie mam pojęcia, co jest tam pod maską, co tam, jak ten silnik działa, ale ja wiem, że to po prostu działa. Ale auto jedzie. Rozmawiałam z naprawdę wieloma osobami, wiele osób odesłałam gdzieś tam na stronę, można sobie po prostu wpisać w wyszukiwarkę Human Design Chart i wpisać te dane po prostu i dostanie się natychmiast informacji o tym, jakim się jest typem Human Design, jaką się ma tą nawigację wewnętrzną, i masę innych informacji, więc każdy z nas sobie może to sprawdzić, każdy z nas sobie taki podstawowy odczyt może zrobić i zobaczyć, zgadza mi się to, czy mi się to nie zgadza. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.